Witam, z tej strony Kuba Maurycz. Opowiemy sobie dzisiaj o wpływie probiotyków na organizm. Wpływ probiotyków jest bardzo szeroki i wychodzi zazwyczaj poza to, co myśli o tym standardowy Kowalski, czyli informacje, które zostały nam bardzo często przekazane przez media masowego przekazu, to jest to, że probiotyki mogą coś tam podziałać na naszą odporność i przede wszystkim probiotyki mogą być używane tutaj w ramach oczywiście kłopotów z wypróżnianiem się. A więc, jeżeli chodzi o te dwa aspekty, jak najbardziej jest to prawda, natomiast działanie probiotyków wykracza znacznie poza ten element. Powiedzmy sobie na początku o czymś takim jak oś mikrobiotyczno-jelitowo-mózgowa. Jest to element, który wiąże bardzo często neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, dopamina, kwas gamma aminomasłowy, czy też inne, z działaniem naszego mózgu. Wyobraźmy sobie, że bardzo często terapia dotycząca chociażby depresji jest źle prowadzona. Mamy tam tak zwane leki na wychwyt zwrotny serotoniny, które faktycznie potrafią recyklingować tą pulę hormonu neuroprzekaźnika, który daje nam szczęście. Niemniej jednak mamy tutaj dosyć duży kłopot, bo w mózgu jest tylko pula 20%. Natomiast coś, czego my potrzebujemy, no to około setki. I w tym momencie kłaniają nam się nasze jelita chociażby, które zawierają pulę około 80%, a przez nerw błędny wszystkie te elementy mogą być doprowadzone do mózgu. Więc jeżeli nie chcecie być hejterami, chcecie mieć cały czas super pomysł i super oczywiście samopoczucie, probiotyki, zwłaszcza wieloszczepowe, powinny być oczywiście w naszym arsenale suplementacyjnym ułożone od podstaw. Kolejnym elementem jest chyba zdrowie naszej skóry. Pamiętajmy, że bardzo często to, co na niej powstaje, a więc jakaś łuszczyca, trądzik, czy jakieś zmiany skórne, wysypki, bardzo często jest reakcją na to, jakie elementy przenikają ze ścianki naszego jelita. A więc, jeżeli nasza bariera jelitowa jest nieszczelna, a nasza dieta z kolei zawiera w swoim udziale bardzo dużą część czynników antyżywieniowych, do których moglibyśmy zaliczyć chociażby gluten, cukier, tłuszcze trans, czy też inne dodatki chemiczne znajdujące się w żywności, moglibyśmy powiedzieć, że im szczelniejsza bariera, tym lepszy wpływ na zachowanie naszego zdrowia. Nie tylko oczywiście wchodzi w to prewencja stanów zapalnych, ale także będziemy mówili właśnie o zachowaniu odpowiedniej naszej osi mikrobiotyczno-jelitowo-mózgowej, więc nie będzie zmęczenia, nie będzie drażliwości, przemęczenia, będziemy świetnie zasypiali, a w ciągu dnia będziemy cechowali się cały czas świetnym pokładami energii. Oprócz tego oczywiście trzeba powiedzieć sobie o takich aspektach jak chociażby wytwarzanie większej liczby witamin w naszym przewodzie pokarmowym, a więc witaminy grupy B, witamina K również jest tworzona przy udziale wspólnie działającej dobrze flory jelitowej. Tak samo kwitaza, jeden z enzymów, który wytwarza właśnie nasza endogenna flora jelitowa i oczywiście pomaga to rozbić nadmiar kwasu fitynowego, który w produktach pełnoziarnistych, takich jak chociażby otręby, czy też pieczywa pełnoziarniste, pełne płatki zbóż, będą wykazywały się w nadmiernym udziale, a stąd niestety potrafią niedokwaszać nasz żołądek, powodując gagę oraz oczywiście mamy tutaj kłopot związany z składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, cynk, czy też inne, które mogą doprowadzać u nas do niedoborów. A więc, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, co składa się na zdrowo funkcjonującą florę jelitową, moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę łatwiej jest wymienić te elementy, które nie wpływają na to, niż te, które wpływają. Pamiętajcie, zdrowo funkcjonująca jelita to podstawa zdrowia, stąd też Hipokrates bardzo dawno temu powiedział, że wszystkie choroby zaczynają się w jelicie. A Anne Wigmore z kolei powiedziała, że właśnie droga do zdrowia zwiedzie przez sprawne jelita. Więc myślę, że probiotyki powinny być na repertuarze suplementacyjnym każdego człowieka i tego się trzymajmy. Pozdrawiam.